Shalom Aleichem! Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. I mam nadzieję, że panie są, bo ten film dedykuję wszystkim paniom na całym świecie. Chciałbym wam opowiedzieć o Dniu Kobiet. Trochę o tym, czy Bóg przypadkiem nie jest kobietą. Chcę wam opowiedzieć o święcie kobiet w judaizmie. A raczej powinienem powiedzieć o świętach. O dniach kobiet w judaizmie, bo jest ich aż 12, a czasem i 13. Przy okazji opowiem wam o kilku ciekawostkach związanych z kobietami w judaizmie, o których być może nie wiecie. No to, drogie panie, odcinek dla was. Panowie też mogą obejrzeć. Może się czegoś nauczą. Doskonale zdaję sobie sprawę, że wiele osób powie sobie w myślach, no tak, kobieta w judaizmie to nic nie może. Jest to totalna bzdura, jest to totalny mit. To jest taki mit, który jak moja żona słyszy, to mówi, że żeby te wszystkie kobiety wiedziały o pewnych sekretach, to by wszystkie Żydówkami chciały zostać. Nie zrozumcie mnie źle. W judaizmie jest wiele elementów, delikatnie mówiąc, nieprzychylnych kobietom. Ale jeśli ktoś je zrozumie, to wie doskonale, dlaczego tak jest, a nie inaczej. I wtedy potrafi znaleźć racjonalne wytłumaczenie danej sytuacji. Kobiety w judaizmie mają szczególną rolę. I tak, judaizm to religia, która ściśle określa rolę mężczyzny i kobiety. Z tym nie ma dyskusji. Ten odcinek będzie trochę o dniach kobiet, trochę o kobietach. Taki odcinek dla pań z okazji Dnia Kobiet. Dzień Kobiet. Dni Kobiet. Bo tak jak mówiłem, jest ich 12 albo 13. Ale to tylko w uproszczeniu. Bo tak naprawdę tych Dni Kobiet jest nawet 18. Każdy pierwszy dzień żydowskiego miesiąca, czyli miesiąca księżycowego, nazywa się Rosh Chodesh. Hashem, pierwszego dnia miesiąca Nisan, 2 tygodnie przed wyjściem z Egiptu, pokazując Mojżeszowi półksiężyc, poinformował go, jak działa żydowski kalendarz i że każdego pierwszego dnia nowego miesiąca, kiedy pojawi się nowy księżyc, mamy święto początku miesiąca. Święto głowy miesiąca. Rosh Chodesh. Miesiące żydowskie mają 29 lub 30 dni. Jeśli miesiąc ma 29 dni, to mamy jednodniowe święto Rosh Chodesh. Natomiast jeśli miesiąc ma 30 dni, wtedy mamy dwudniowe święto Rosh Chodesh, które trwa 30 dnia starego miesiąca i 1 dnia nowego miesiąca. Nowy miesiąc witamy specjalnymi modlitwami i specjalnymi ceremoniami. Midrasz porównuje nas, Żydów, do księżyca, bo często inne narody nas przewyższają w wielu dziedzinach. Te narody porównywane są do słońca. Ha! Nie wiedzieliście o tym, co? Tak, tak, niektóre narody nas przebijają w różnych dziedzinach. Wcale nie taki wspaniały we wszystkim ten nasz naród wybrany jest, co? A bycie wybranym znaczy tylko tyle, co wybrany do przestrzegania prawa Tojra. Nie lepszy, nie większy, nie mądrzejszy, za to bliższy Bogu. To na pewno. Podobnie jak księżyc, który widzimy na niebie, zwiększa się i zmniejsza, tak samo powodzenie w żydowskim życiu. Zwiększa się i zmniejsza. Niejako podążając za fazami księżyca. Dlatego też między innymi datę ślubu dobrze jest wyznaczyć, kiedy księżyc zwiększa się na niebie, kiedy widoczność księżyca zwiększa się na niebie. Tojra nas uczy, a dokładnie mówiąc mamy to w Talmudzie, w traktacie Megila, że Rosh Chodesh został dany przez samego Boga niejako na wyłączność kobietom, jako comiesięczny dzień lub dni kobiet. Stało się tak dlatego, ponieważ kobiety odmówiły
oddania swojej biżuterii, żeby przetopić ją na bożka. I to nie byle jakiego bożka, bo chodzi o złotego cielca, któremu to Żydzi zaczęli oddawać cześć po tym, jak się pomyliliśmy w kalkulacjach dni, które to Mojżesz miał spędzić na górze Synaj, dogadując się z Haszem w sprawie Tojra, prawa i tego, jak nasze życie będzie wyglądało, jak już staniemy się narodem wybranym. Mojżesz nie zszedł z góry w czasie, jaki wyliczyli ludzie czekający na niego i doszli ci ludzie do wniosku, że najwidoczniej Mojżesz ich oszukał i co oni teraz będą robili. Bo przecież muszą mieć jakiegoś Boga, do którego mogą się modlić i na którego ciężar życia mogą zrzucić. Kobiety nie były takie głupie jak mężczyźni i odmówiły oddania biżuterii, którą to mężczyźni w wielu przypadkach odebrali kobietom siłą. Ale także kobiety odmówiły wzięcia udziału w oddawaniu czci fałszywemu Bogu, czyli złotemu posągowi cielca. Za tą postawę Haszem na zawsze odebrał mężczyznom prawo do zrozumienia cyklu odnowy księżyca, używając trochę mistycznego języka w tym momencie. I to zrozumienie dał kobietom. I tylko kobietom. Zgodnie z tradycją, pierwszy dzień każdego żydowskiego miesiąca jest dniem kobiet. I mężczyźni powinni w pewien sposób służyć kobietom tego dnia. Dodam tylko, jako ciekawostkę, że mamy pewien mistyczny rytuał, który nazywa się Kiddush Levana, który odprawiamy na początku każdego miesiąca i ten rytuał ma nas chronić przed ewentualną śmiercią w rozpoczynającym się miesiącu. Rytuał ten odbywa się na zewnątrz i tylko wtedy, kiedy widać dobrze księżyc na nocnym niebie. Jest to specyficzny rytuał, odmawia się określone psalmy, podskakuje się do góry, wita się 3 razy ludzi, odpowiada się na powitanie 3 razy i musi być wykonane to tylko w momencie, jak mamy dobry humor. Wracając jednak do naszych pań i ich dnia, albo dni kobiet. W święto Rosh Chodesh mamy tradycję, że kobiety nie wykonują prac domowych. Oczywiście te kobiety, które zajmują się domem, bo tak, żydowskie, hasyckie, litwisz, sefardyjskie, aszkenazyjskie i jak tylko chcecie nazwać żydowskie religijne kobiety w judaizmie, mają też swoje kariery i nie wszystkie zajmują się tylko domem. Jeśli chcą, jeśli tak sobie życzą, to mogą poświęcić swoje życie swojej karierze. Szczerze nienawidzę tekstów w stylu, że kobieta w judaizmie nic nie może. Jest to totalna bzdura, bo są kobiety prawnicy, sędziny, lekarze, naukowcy. Kobiety prowadzą ogromne biznesy i naprawdę można znaleźć religijne kobiety w chyba każdej dziedzinie życia. Tylko ludzie, którzy nie są Żydami, nie widzą naszego świata od środka i później wymyślają bzdury w stylu, że kobiecie hasyckiej czy w ogóle religijnej Żydówce nic nie wolno. Najczęściej te mity nabierają na mocy tuż po obejrzeniu jakiegoś serialu, który to niby pokazuje nasze życie. Tak, większość kobiet zajmuje się domem i dziećmi, ale to nie dlatego, że im nic innego nie wolno, tylko dlatego, że wybrały tą bardziej tradycyjną metodę życia, tą bardziej tradycyjną drogę życia, chyba powinienem powiedzieć, czyli bycie panią domu, czyli bycie matką, czyli zajmowanie się domem i dziećmi. Kobiety są dużo ważniejsze od mężczyzn w judaizmie. Księga Zohar mówi, że król bez królowej nie jest ani królem, ani wielkim zdobywcą, bo to kobieta daje moc królowi do podbojów, do bycia wielkim i w ogóle daje możliwość mężczyźnie do bycia królem. Tradycje, jakie mamy w czasie święta Rosh Chodesh, są naprawdę różne w różnych społecznościach, różne w różnych rodzinach. Łączy je jednak właśnie to, że kobiety nie wykonują prac domowych. Panuje totalny zakaz robienia prac domowych. Kobiety wtedy nie piorą, nie sprzątają, zakaz gotowania, wyszywania, ugniatania ciasta, zmywania naczyń i prasowania. Jeśli facet nie umie ugotować sobie tego dnia, to nie ma wyjścia, musi głodować.
No albo żona się zlituje. U mnie w domu ja gotuję, więc zawsze w Roszchojdesz pytam, co żona chciałaby zjeść specjalnego tego dnia. Jeśli w domu trzeba wykonać jakieś prace domowe tego dnia, to najlepiej, żeby zrobił to mężczyzna. A kobieta ma nic nie robić, ma odpoczywać tego dnia. Te tradycje zazwyczaj kobieta przenosi ze swojego domu rodzinnego do domu małżeńskiego, tak to nazwę. Zasada jest dość prosta. Tego dnia mężczyzna ma zrobić absolutnie wszystko, żeby jego żona odpoczęła. Zapomniała też o całym świecie i miała święto. Może kwiaty? Może prezent? Może, ale obowiązku nie ma, za to obowiązkiem męża jest kupić prezent żonie, najlepiej biżuterię, z okazji każdych świąt żydowskich, jakie mamy w roku. To zadośćuczynienie za odebranie pod przymusem biżuterii na produkcję złotego cielca. Mamy też takie ciekawe prawo, które mówi, że mąż powinien, jeśli żona potrzebuje, a wiem, że zawsze potrzebuje, to wtedy mąż powinien kupić jej parę butów na każde święto. Nie żartuję, takie jest prawo żydowskie. Mamy to ze szczegółami opisane w Talmudzie. Czy rzeczywiście kupuje się biżuterię i buty na każde święta? Są tacy, którzy kupują, ale czasem żona mówi dla męża, że na razie wystarczy. Tak jest z moją żoną, bo ona elegancka, ale skromna kobieta jest. I w naszej tradycji kobiety dużo biżuterii nie noszą. Nie można jednak zapomnieć, żeby sprawić żonie jakąś niespodziankę. Żeby sprawić jej jakąś przyjemność, zrobić coś, co daje uśmiech. Kwiaty są najlepsze przed szabes i jest to naprawdę ogromna tradycja. Mężczyzna przynosi żonie co piątek kwiaty. Powiem wam taką ciekawostkę, że kiedyś w Senacie amerykańskim przed dniem walentynek, którego my Żydzi nie obchodzimy, ponieważ jest to chrześcijańskie święto, więc żeby wybrać najbardziej romantycznego senatora, zadano wszystkim mężczyznom w Senacie amerykańskim pytanie: jak często dajesz kobiecie kwiaty i kiedy dałeś kwiaty po raz ostatni? Senator Lieberman, który jest ortodoksyjnym Żydem, powiedział, nie znając powodu ankiety, no że co piątek, jak wraca do domu, daje swojej żonie kwiaty. I ostatni raz dostała kwiaty kilka dni temu. Tak oto Żyd, senator, dostał nagrodę dla najbardziej romantycznego polityka z okazji bardzo nieżydowskiego święta Dnia Walentynek. Bez wątpliwości, judaizm jako religia to męski klub. Kobiety nie biorą aż tak czynnego i aktywnego udziału w religii. Nie biorą udziału mocno w rytuałach. Co nie znaczy, że dzieje się tak z powodu dyskryminacji. Po prostu kobiety nie muszą brać udziału w rytuałach. Kobiety nie muszą brać aż tak aktywnego udziału w religii żydowskiej. Kobiety są duchowo tak wysoko, że nie jest im to do niczego potrzebne. I często wykonywanie rytuałów czy niektórych mycw jest wręcz swego rodzaju upokorzeniem dla wysokiego stanu duchowego kobiety. To trochę jakby wysłać profesora neurochirurgii, żeby uczył dzieci w szkole podstawowej biologii. Ja doskonale rozumiem, że dla wielu ludzi z zewnątrz wygląda to jak dyskryminacja, ale nie mierzcie naszych kobiet swoją miarą. Bo to nie żydowski świat sprowadził kobiety do niskiego poziomu. To świat nie żydowski zrobił z kobiet podwładne mężczyzną, co jest totalną bzdurą. To świat nie żydowski ubzdurał sobie, że kobieta jest niżej od mężczyzny. We wszystkich dziedzinach życia i że kobieta musi równać do mężczyzny z dołu. W judaizmie jest to totalna bzdura. To kobieta jest głową rodziny, to kobieta jest na szczycie i to my, mężczyźni, wykonując rytuały i wszystkie mycwy, staramy się dorównać kobietom religijnie i duchowo. Kobiety dają życie i my, mężczyźni, nigdy nie dorównamy kobietom, bo to dzięki kobietom świat istnieje, a nie mężczyznom. To poprzez kobiety Haszem objawia się na świecie. Moja nieżydowska część publiczności na pewno nie wie, że w judaizmie Bóg wcale nie jest mężczyzną. Po pierwsze, Bóg
w ogóle nie ma płci. Ale jeśli określamy Hashem w jakiś nasz ludzki sposób, to jego obecność, szchyna na ziemi, ma formę żeńską. Ten, kto studiował kabałę i miał okazję uczyć się fragmentów księgi Zohar, tylko dodam, że ten, kto studiował prawdziwą kabałę, a nie jakieś bzdury internetowe, ten doskonale wie, że Hashem w naszym ludzkim rozumieniu bardziej jest kobietą niż mężczyzną. Świat zewnętrzny z powodu zakłamania religijnego oskarżył kobiety o zło całego świata. A w oryginale, w Tojra, Ewa, Chawa wcale nie kusi Adama do złego. Wcale nie chce zgrzeszyć. Ewa stara się nie zgrzeszyć właśnie, bo wie, że będą tego konsekwencje. W oryginale Ewa zostaje bardziej przechytrzona i namówiona do zjedzenia owocu. W oryginalnej wersji historii kobieta wcale nie jest powodem wszelkiego zła na świecie. Dajcie kobietom spokój i nauczcie się czytać hebrajski biblijny, przeczytajcie oryginał, żeby już bzdur o religii nie opowiadać, bo później ma to konsekwencje przez tysiące lat. Pozwólcie, że powiem wam o kilku ciekawostkach, o prawach związanych z kobietami, o jakich uczy nas Talmud. I dla jasności, w Talmudzie też można znaleźć negatywne rzeczy dotyczące kobiet i to, że są gadatliwe, to naprawdę bułka z masłem, bo niektórzy rabini mieli jakieś dziwne uprzedzenie do kobiet i manię wyższości, zupełnie bez podstaw. Baruch Hashem, ci normalni rabini jednak potrafili w dyskusji ich wybujałe ego przygasić. Skupmy się na tym, co ciekawe i pozytywne. W traktacie Kesubos znajdujemy ogromną ilość rzeczy, która dotyczy życia kobiet. Talmud radzi i przypomina, że Rawa, jeden z naszych największych rabinów w historii, uczył, żeby ufać żonie, a nie rabinom. On sam chodził po porady do żony, która pomagała mu ustalić strategię przy dyskusji na tematy halachiczne, na tematy prawa żydowskiego. Dlaczego? Bo znał swoją żonę, znał jej naturę i ufał jej bardziej niż rabinom, z którymi dyskutował, a których przecież nie znał prywatnie. Często nie wiedział, jakimi ludźmi naprawdę są rabini, z którymi dyskutuje i co może kierować ich decyzjami, co może wpłynąć na sposób, w jaki prowadzą dyskusje i podejmują decyzje. W innym fragmencie natomiast dowiadujemy się, że powodem, dla jakiego kobieta wychodzi za mąż, jest to, żeby być piękną i adorowaną. W traktacie Kesubos na stronie 61a czytamy o prawie, które mówi, że jeśli mąż jest bogaty i wysokiego stanu, to musi swojej żonie zapewnić życie na takim samym wysokim poziomie, jak on wiedzie. W przypadku, jeśli w trakcie małżeństwa mężczyzna status straci, jego status spadnie, stanie się biedny, to jego żona nie może zejść ze swojego statusu, który uzyskała w czasie małżeństwa. Nie może zniżyć się do nowego statusu swojego męża. I mąż musi jej zapewnić tak samo bogate życie na tak wysokim poziomie, jak w momencie, kiedy brali ślub. W traktacie Kesubos mamy jeszcze takie perełki, jak mężczyzna musi zapewnić kobiecie jedzenie, ubranie, dom. Koniecznie bez dyskusji. Mężczyzna nawet po śmierci musi zapewnić swojej żonie utrzymanie. Jak, możecie zapytać? Po to jest m.in. kesuba, czyli umowa małżeńska. Po to, żeby kobieta miała zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci, bądź w przypadku, kiedy mężczyzna zdecyduje się odejść od żony. Mężczyzna powinien kupić kobiecie buty na każde święta, o czym wam już mówiłem, i ubranie co najmniej raz w roku. Ubranie, jakie mąż ma zapewnić żonie, nie może być byle jakie, ale takie, które jej pasuje, takie, które sprawi jej przyjemność. Żydowskie powiedzenie mówi, które jest zaczerpnięte z Talmudu, że jeśli żona jest niskiego wzrostu, to mężczyzna powinien się nad nią pochylić i słuchać, co ma do powiedzenia jego druga połowa. Panowie, teraz słuchajcie.
jeśli mężczyzna nie daje rady w sypialni, jeśli mężczyzna nie spełnia prawnego obowiązku, tak, tak, prawnego obowiązku dawania żonie satysfakcji seksualnej, to jest to podstawa do rozwodu. Jest w tej kwestii jeszcze jedna ciekawostka, drodzy panowie. Żona może zaprotestować, oficjalnie zaprotestować w sądzie żydowskim i zablokować zmianę pracy przez męża, jeśli ta praca wiąże się ze spadkiem częstotliwości kontaktów seksualnych. Gwałt małżeński natomiast jest zabroniony i jeśli kobieta została skrzywdzona przez męża, to może wystąpić o dwa odszkodowania w takim wypadku. Za krzywdę fizyczną i za krzywdę psychiczną. Idąc dalej po naszych ciekawostkach. Według prawa żydowskiego to żona rządzi w rodzinie. Mąż jest tym, który idzie za żoną w sprawach życia rodzinnego. Talmud mówi, że kobiety mają większą intuicję w sprawach życiowych i mężczyzna w tej kwestii powinien zawsze ufać żonie jej wyborom. W tradycji aszkenazyjskiej mąż może odejść od żony tylko jeśli żona zgodzi się przyjąć get, czyli dokument rozwodowy. Jeśli żona nie zgodzi się na rozwód, to mężczyzna nie może się po prostu rozwieść i odejść. I niech to będzie na zawsze obalenie mitu na temat, że kobieta przy rozwodzie żydowskim nie ma nic do powiedzenia. Cherem Rabbeinu Gershona. Jakby ktoś chciał dokładne źródło. Na koniec mam dla Was fenomenalną historię, o której na długo zapomniałem. Ale którą to historię przypomniała mi pewna kobieta, bardzo mądra kobieta, która jest doskonałym przykładem na to, że Żydówce wszystko wolno. I jestem pewien, że nie jednego studenta jasiwy zagięłaby sprawa żydowskiego z wiedzy na temat judaizmu. Historia idzie tak. Pewnego razu w ogrodzie Ewa zwróciła się do Boga. Hashem, mam problem. O co chodzi, Ewo? Zapytał Hashem. Ja wiem, że dzięki Tobie istnieję i mam te wszystkie piękne rzeczy wkoło. Mam przepiękny ogród, wszystkie zwierzęta, tego zabawnego węża też mam, ale ja po prostu nie jestem szczęśliwa. Dlaczego, Ewo? Zapytał Bóg. Hashem, jestem smutna i po prostu żygać mi się chce jabłkami. Aj, Ewa, w takim wypadku stworzę ci mężczyznę. Co to jest mężczyzna? Zapytała Ewa. Mężczyzna, Ewo, oj, mężczyzna. Mężczyzna będzie wadliwym stworzeniem mającym wiele złych cech. Będzie niezdolny do słuchania, będzie niezdolny do empatii. Za to z przerośniętym ego będzie agresywny i próżny. Będzie kłamał, oszukiwał. Tak czy inaczej, będziesz miała z nim ciężko w życiu, ale będzie większy niż ty, będzie szybszy i będzie silniejszy. Będzie dobry do walki i polowania. Będzie wyglądał głupio, kiedy się obudzi, ale odtąd nie będziesz narzekała. Stworzę go w taki sposób, aby dostarczał ci fizycznej satysfakcji. Trochę jak dziecko będzie. Zabawiał się kopaniem piłki, bieganiem tu i tam. No, ale będzie dobrze. Będzie nierozsądny i niezbyt sprytny, więc będzie również potrzebował twojej rady, aby nie wyjść na głupka czasami. Brzmi wspaniale, powiedziała Ewa z ironicznym uśmiechem. Ale w czym tkwi pułapka? Gdzie jest haczyk, Hashem? Westchnął Hashem. Możesz go mieć, Ewo, pod pewnym warunkiem. Jakim? Jakim? Zapytała Ewa. Hashem odpowiedział. Będzie on dumny, mężczyzna będzie arogancki, będzie egocentryczny, więc musisz mu mówić, że został stworzony jako pierwszy. Ale pamiętaj na zawsze, że to nasz sekret. Tak, między nami kobietami. Moje drogie panie, bez względu na to, w jaki dzień to oglądacie, to życzę wam, żebyście zawsze czuły się spełnione jako kobiety.
Życzę Wam Dnia Kobiet, który nigdy się nie kończy i każdego dnia, żebyście czuły się potrzebne i kochane. Panowie, dzisiaj zamiast namawiać Was do wspierania kanału, namawiam Was, żebyście te parę groszy przeznaczyli na coś miłego dla swoich pań. Kwiatek, czekolada, czy cokolwiek, co da im choćby malutki uśmiech. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i znikam szybko, bo dla mojej SS Heil trzeba obiad zrobić. Trzeba posprzątać dom, zrobić pranie, poprasować, poskładać ubranie, zająć się dziećmi. Nie no, żartuję, ale obiad będę gotował. Bez rasa się, do następnego razu. Lachaim!